Zobaczmy, jak wykona ten stały fragment. Uwaga, dośrodkowanie. Dobrze bite te piłki, niemalże za każdym razem w ten sam punkt. Mamy bramkę! Fantastyczne uderzenie Paszkiewicz, zdobywcą gola na 1-0. Filip Paszkiewicz strzela swoją 10. bramkę w sezonie, co jak na prawego obrońcę jest wynikiem naprawdę fenomenalnym. Wy macie o co grać, to nie jest dla Was koniec sezonu i to mi się jak najbardziej podoba i fajnie by było, gdyby udało Wam się osiągnąć ten cel. Przede wszystkim matematycznie. Ależ teraz... Świetny strzał, brawo! Fantastyczne uderzenie. Krystian Antczak. Krystian Antczak, no i zrzuca z siebie klątwę nietrafienia. Kolejny mecz z bramką. Tak jest. To już chyba 8. trafienie, tak, Krystiana Antczaka. Bardzo skuteczny zawodnik. Zdobywa bramki w każdym meczu, odkąd pojawił się w nowym zespole. Bramka niezwykłej urody. Rzucało się tu w oczy to, jak chciał posłać tą piłkę. Spojrzał, to było uderzył, uderzenie. Plasowane tak, uderzenie prawą nogą, poszukał drugiego rogu. I Jan Dziedziela, czyli bramkarz drużyny gości, nie miał najmniejszych szans. Mamy 2-0 i bardzo mi się w tym aspekcie podoba. W każdym meczu daje od siebie bardzo dużo. I tutaj bym właśnie mówiłem przed spotkaniem, że pomimo absencji kilku graczy, to nie tracicie na jakości, wasza drużyna nie traci tej wartości. Ale teraz będzie bramka. Świetny, i kolejna brawo, Rafał Szymczak. Olimpii, Rafał Szymczak, który pojawił się na boisku niezauważony przez nas. Przepraszamy Cię, Rafale. I zdobywca bramki na 3-0. No i potwierdza się ten plan Olimpii, który w każdym spotkaniu się potwierdza właściwie. Pierwsza połowa pomalutku, a w drugiej rozjeżdżacie jak walec każdego rywala. Zwiód rywala, Walkowiak, ładne zagranie, takie w stylu hiszpańskim. Antczak. Antczak może taki niepozorny się wydaje z sylwetki, ale na odejście ma niesamowite. Trzyma się na nogach bardzo nisko, bardzo krótko prowadzi piłkę i będzie okazja do kolejnej bramki. Filip Paszkiewicz. Filip Paszkiewicz zdobywcą drugiej bramki w tym spotkaniu. Niesamowite. Mamy 3 gole w zaledwie 8 minut. Fantastycznie. Teraz grają piłkarze Olimpii. Paszkiewicz no, fenomenalnie znalazł się w drugiej sytuacji. Tutaj w B-klasie wchodzą dwie drużyny. Bodajże nawet jeszcze trzecia ma jakąś szansę na awans. W A-klasie już, tylko, jeden już tylko jeden zespół, więc tam już będzie trzeba pokazać no, swoją siłę. Ale teraz Daniel, czy będzie zdobywcą 31. bramki w sezonie? Tak! Z zimną krwią Marcin Daniel wykorzystuje tą sytuację. Świetne prostopadłe podanie z środka pola bodajże od Szymczaka. I Daniel robi to, co robi przez cały sezon właściwie, czyli dobija kolejnych rywali. W ogóle Daniel Time to jest, tak zauważyłem, prześledziłem wyniki. I Daniel uwielbia strzelać bramki po 80 minucie. Najwięcej goli zdobył po 80 minucie, nie wiem czy wiesz. Bardzo ciężko dostać się do pierwszego składu. O czym ty przekonałeś się? Przekonuję się o tym regularnie. Często. Ale jest walka uczciwa. W ostatnich 6 meczach trzykrotnie wybiegałeś w podstawowym składzie, także nie jest tak źle. Przekonałem do siebie trenera na krótki czas. O, świetny strzał do Pikula! Piękna bramka Mateusza Pikula! Pokazał właśnie Mateusz to, co potrafi. Wywołany do tablicy Pikul strzela najładniejszą bramkę tego spotkania. Ależ bomba! Kapitalne uderzenie z niemal 30 metrów o poprzeczkę. Jeszcze mieliśmy wątpliwości, czy ta piłka nie wróci na plac gry, ale nie, ostatecznie znalazła się w sieci. I no mamy 6-0. 6-0, czyli jeden z ulubionych wyników drużyny Olimpii. Pierwszy jeden tam. Poczekaj teraz moment, bo świetna sytuacja do Antczaka teraz zagrywana piłka. Będzie Daniel i będzie gol! I gol! 7-0! 7-0, Marcin Daniel. Fenomenalne podanie od Krystiana Antczaka, który piętką zagrał w pole karne. Świetna bramka, naprawdę palce lizać. Zagranie Antczaka i 7-0. Tym samym lider klasyfikacji strzelców podwyższa swój dorobek na 32 gole strzelone w tegorocznych rozgrywkach. I ucieka Sławkowi na kolejną bramkę, czyli tak razem jest. Już 5 bramek przewagi. 5 goli, tak jest. Tak jest. No i nie wiadomo, co nastąpiło po tym sezonie. Zespół rozwiązano i właściwie... Przestał istnieć bodajże. Tak, i właściwie można powiedzieć, że taki... Ale poczekajmy, czy będzie szansa na 8-0. Można powiedzieć, że o drużynę waszych dzisiejszych przeciwników, że to jest taki noworodek jak wy, dopiero w tym... Ale zobaczmy, Daniel z szansą na kolejną bramkę, będzie bramka. Jest! 8-0! Krystian Antczak, 8-0. I tak właśnie sędzia z Poznania, pan Grzegorz Orłowski, kończy po bramce na 8-0 to spotkanie.